Witamy w środę 26 kwietnia. Imieniny dziś obchodzą Marzena i Klaudiusz. Solenizantom jak zwykle składamy życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. W dniach od 18 do 31 maja zostanie przeprowadzony cząstkowy spis ludności. W Radomiu obejmie on 3900 losowo wybranych mieszkań. Dwie sprawy bardzo istotne. Jedna to ta, że w tym tygodniu wszyscy mieszkańcy wylosowani do spisu otrzymają pisemne powiadomienia o tym, że u nich w mieszkaniu zjawi się rachmistrz, żeby dokonać spisu. I druga informacja, ponieważ spis odbywa się w oparciu o ustawę sejmową, nie ma możliwości nie wpuszczenia rachmistrza czy nie udzielenia odpowiedzi. Informacje uzyskane w czasie spisu służą tylko celom statystycznym, wobec tego są chronione, nie mogą być wykorzystane do żadnych innych celów, tylko do zestawień statystycznych. Spis ten ma na celu przede wszystkim wyszacowanie ludności miasta, województwa, ludności Polski i zweryfikowanie informacji, które zostały zebrane w czasie spisu powszechnego 6 lat temu w 1988 roku. W najbliższym czasie, czyli od 12 maja, do każdego mieszkania zgłosi się rachmistrz, żeby się umówić na konkretny dzień, kiedy zjawi się już z ankietą i będzie dokonywał spisu. Istnieje możliwość samospisania się, czyli można się z rachmistrzem umówić, że on zostawi ankietę, mieszkańcy mieszkania wypełnią sami i później w umówionym czasie oddadzą rachmistrzowi. Obecnie w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym trwa szkolenie rachmistrzów. Wszyscy z nich będą dysponowali legitymacjami koloru zielonego zaopatrzonymi w fotografię. Przed wpuszczeniem rachmistrza mamy prawo zażądać okazania legitymacji. Komitet Ochrony Praw Dziecka otrzymuje ostatnio coraz więcej sygnałów dotyczących molestowania seksualnego dzieci. Do Komitetu Ochrony Praw Dziecka dotarł sygnał dotyczący molestowania seksualnego trzech dziewczynek w wieku 8, 9 i 12 lat. Sprawcą incydentu był 70-letni mężczyzna. Ostatnio w gminie Sienno ujawniono przypadek seksualnego molestowania 4-letniej dziewczynki. Czynów nierządnych wobec dziecka dopuszczał się jej ojciec. Wszystko to jest bardzo niepokojące, jednocześnie wychodzi pewna niewiedza ludzi dotycząca tego rodzaju przypadków. Otóż molestowanie seksualne nie polega tylko i wyłącznie na odbyciu aktu płciowego. Molestowanie również oznacza dotykanie, głaskanie, mówienie o pewnych rodzaju historiach, oglądanie filmów pornograficznych w obecności małoletniego. Wszystko to składa się na właśnie ten artykuł, który mówi o wykorzystywaniu seksualnym osób poniżej 15 roku życia. Jest to bardzo niepokojące, że to zjawisko się w ostatnim okresie nasila i dlatego bardzo serdecznie apelujemy do Państwa, żeby wszelkiego rodzaju tego rodzaju sygnały, jeśli ktoś widzi, że osoba dorosła zaprasza dzieci i rozmawia nawet na tego rodzaju tematy, zmusza do oglądania wszelkiego rodzaju filmów, prosi o sygnał do nas, do Biura Interwencji Komitetu Ochrony Praw Dziecka, numer telefonu 254-61. Na temat molestowania seksualnego dzieci szerzej w dzisiejszym magazynie prawniczym. ISEC to międzynarodowa organizacja studencka, działająca w 81 krajach w ponad 800 uczelniach na całym świecie. Studenci w WSI zorganizowali dziś na Wydziale Ekonomicznym tak zwany ISEC Day. Jesteśmy organizacją apolityczną, niedochodową. Nie działamy dla zysku, po prostu to, co robimy, to jest nauka połączona z pewną formą zabawy, tak jak to dzisiaj widać. Że studenci mogą po prostu dowiedzieć się, czym jest ISEC, przy okazji zjeść ciasteczko i obejrzeć ciekawy film prezentowany na auli. Czym się zajmuje ISEC na całym świecie? ISEC zajmuje się szkoleniem studentów, ale nie w formie teoretycznej, bo tą formę akurat otrzymujemy chodząc do szkoły na wykłady i na zajęcia na co dzień. ISEC szkoli studentów w sposób praktyczny. To są wszelkie projekty, które wykonujemy obecnie, na przykład wiosnę studencką. To jest po prostu połączenie praktyki z teorią, którą zyskujemy w szkole.
W ramach ISEC Day studenci przygotowali m.in. loterię, filmy prezentujące działalność organizacji i prelekcje na temat rynku kapitałowego. W Miejskim Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej odbyło się spotkanie szkoleniowe dla osób chorych na cukrzycę, zorganizowane przez radomski Penfield Club oraz Novo Nordisk. Radomski Penfield Club powstał 2 lata temu z inicjatywy doktora Zbigniewa Paprockiego. Skupia młodych ludzi chorych na nieuleczalną chorobę cukrzycę. Na tych spotkaniach młodzież ma okazję dowiedzieć się o sposobach leczenia cukrzycy, o diecie oraz poznać się wzajemnie ze sobą i dobrze porozmawiać ze sobą. Na spotkania zapraszamy często lekarzy, szczególnie doktora Paprockiego, panią dietetyczkę, pielęgniarki oraz inny personel medyczny. Na terenie województwa radomskiego choruje na cukrzycę 150 osób w wieku od kilku miesięcy do 20 kilku lat. Co roku przybywa około 15 chorych. Tak krótko bardzo. Leczenie cukrzycy składa się z 3 punktów. To znaczy się polega na insulinoterapii, tej cukrzycy u młodych ludzi oczywiście. Na podawaniu zastrzyków insuliny i to co najmniej 2 razy dziennie albo 4 razy dziennie. Na stosowanie odpowiedniej diety i na przestrzeganiu odpowiedniego trybu życia, polegającego na tym, że ten tryb życia powinien być jak najbardziej uregulowany. No i nie należy zapominać o wysiłku fizycznym, który jest bardzo potrzebny przy leczeniu cukrzycy. To jest też punkt leczenia. Dziś w Radomiu rozpoczęły się 2 bardzo poważne imprezy kulturalne. Pierwsza to 2. Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem. Druga to 18. Radomska Wiosna Literacka. 2. Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem zainaugurowano otwarciem wystawy ludowych instrumentów muzycznych w Radomskiej Resursie. Zaprezentowane instrumenty pochodzą ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Eksponaty zebrano w różnych regionach kraju i są reprezentatywne dla ich folkloru. Jutro o godzinie 11 rozpoczynają się przesłuchania konkursowe zgłoszonych do festiwalu zespołów i solistów. Spodziewany jest przyjazd wiceministrów kultury i edukacji narodowej oraz prezesa PSL Waldemara Pawlaka. Festiwal potrwa do piątku. Organizatorami tej ogólnopolskiej imprezy są Fundacja Kultury imienia Jana Kochanowskiego, Centrum Kultury Południe, Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa. Patronat nad festiwalem sprawuje przewodniczący Sejmowej Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą Kazimierz Modzelewski oraz redakcje Kieleckiego Radia, Echa Dnia i Telewizji Dami. Spotkaniem z redakcją tygodnika Wiadomości Kulturalne zainaugurowano 18. Radomską Wiosnę Literacką. Nie zgadzaliśmy się i nie zgadzamy się nadal z tym, że życie kulturalne w Polsce zamarło. Że w ostatnich latach nastąpiła prawdziwa katastrofa kultury polskiej i że ludzie się przestali w ogóle tą dziedziną interesować. Wydaje nam się natomiast, że stało się coś innego, że mianowicie została zerwana w jakiś sposób więź pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, poszczególnymi miejscowościami czy regionami, w których rozwija się jakaś działalność kulturalna. To znaczy, że po prostu my o sobie za mało nawzajem wiemy. I między innymi wydawało nam się, że po to, żeby wiedzieć o sobie nawzajem, żeby te ośrodki, w których się dzieje jakaś twórczość kulturalna, aktywność kulturalna, połączyć ze sobą, potrzebny jest ogólnopolski tygodnik kulturalny. To była ta idea, która przyświecała założeniu Wiadomości Kulturalnych i tym staramy się kierować, żeby rzeczywiście, nie wierząc w to, że zamarło życie kulturalne w rozmaitych miejscach Polski, po prostu nawzajem ludzi kultury i ludzi zainteresowanych kulturą informować o ich działalności. My nie wierzymy w stolice i prowincje, że my nie wierzymy w to, że istnieją ośrodki jakby lepsze i gorsze i że rzeczywiście tak dzisiaj w Polsce jest, że w różnych, czasami zupełnie nieoczekiwanych miejscach pojawiają się jakieś środowiska kulturalne, jacyś ludzie, jakieś dzieła, jakieś imprezy, pomysły, które przerastają znacznie to, co czasami się dzieje w tych renomowanych jakichś ośrodkach, między innymi w stolicy.
W najnowszym numerze Wiadomości Kulturalnych znajdujemy 8-stronicowy dodatek prezentujący panoramę kultury naszego miasta i regionu. I oczywiście wydając ten dodatek, redagując ten dodatek, no myśmy tutaj starali się penetrować jakoś Radom, ale równocześnie mamy ogromną tremę, bo przecież Państwo wiecie lepiej od nas, co tu się dzieje naprawdę. Dzisiaj w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość dla par, które pół wieku temu wstąpiły w związek małżeński. Na uroczystość przybyło 7 par małżeńskich. Wszystkim złożył gratulacje wicewojewoda Zbigniew Gołąbek i wiceprezydent Radomia Stanisław Bąk. Na zakończenie przy lampce szampana odśpiewano tradycyjne 100 lat. Jakich rad Państwo byście udzielili młodym, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński? No, żeby się kochali, szanowali. To daje wytrwanie. Dziękuję bardzo. Trzeba się zgadzać, jedno drugie rozumieć i na nic wesele i kwiaty, prezenty, życzenia, jak między młodymi nie będzie zrozumienia. W dniach od 24 do 25 kwietnia we Włocławku odbywał się pierwszy ogólnopolski konkurs poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W kategorii szkół podstawowych pierwszej nagrody nie przyznano, natomiast drugą zdobyła jedyna reprezentantka województwa radomskiego Sylwia Walkiewicz, uczennica 8 klasy szkoły podstawowej nr 4 z Radomia. Sylwia otrzymała również nagrodę specjalną. Tremę miałam bardzo dużą, bardzo się bałam, ale nie myślałam, że tak to wszystko się potoczy, że zostanę laureatką. I jaka twoja była reakcja, gdy okazało się, że praktycznie zajęłaś pierwsze miejsce, bo pierwszego nie przyznano, ty dostałaś drugą nagrodę? No, byłam zaskoczona, no i bardzo szczęśliwa. I przyszedł trzeci raz. I już nie czynił nic. I była ciemność, cisza, a on jak wielki kwiat na środku się kołysał. Powoli w górę szedł. Matko, powiedział jeszcze. To nic, że ja daleko, że nas rozdarła ciemność i ból, co tkwi jak nóż. Ja w tobie, a ty we mnie płyniemy strugą, rzeką złocistą, drżącą strugą, gwiazdami lśniących róż. Bo nie ma rozerwania, choć rozerwane słowa, bo nie ma zapomnienia, choć życie nas zapomni. Z brzęczących kręgów nieba ja w ciebie, a ty do mnie płyniemy. Dlaczego akurat ten wiersz? Uwarunkowane to było sytuacją rodzinną Sylwii. Sylwia jest półsierotą, nie ma mamy, a wiersz wybrałam właśnie taki, który jest skierowany do matki, bo sądziłam, że ten utwór powie ładnie i nie zawiodła. Powiedziała ślicznie, wzruszyli się wszyscy, wszystkie kobiety i nawet mężczyźni, wzruszył się jej ojciec, ściskała w ręku łańcuszek swojej mamy i mówiła to tak, jak do własnej mamy. Za chwilę sygnał dnia. Ja z góry uprzedzam, że dzisiejszy materiał może być dla niektórych widzów szokujący, a w każdym razie odbierający apetyt. W dzisiejszym sygnale dnia postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy w Radomiu może żyć przez kilka lat człowiek wymagający opieki, a który przez 6 lat jest jej pozbawiony.
Dokładnie 6 lat temu zmarła matka jednego z mieszkańców kamienicy przy ulicy Rynek 6 w sąsiedztwie znanych domów Gąski i Esterki. W 70-metrowym mieszkaniu pozostał człowiek, którego sąsiedzi nazywają Jasio, więc my również tak go będziemy nazywać. 6 lat temu mieszkanie wyglądało tak, jak wszystkie mieszkania w Radomiu, można tam było nawet znaleźć zabytkowe meble. Jasio jest jednak człowiekiem, którego sposób pojmowania świata oraz stosunek do pewnych potrzeb, szczególnie fizjologicznych, jest na poziomie 2-letniego dziecka. Ubikacja w jego mieszkaniu przestała działać już dawno. W związku z tym Jasio załatwiał się wprost na podłogę, która po pewnym czasie pokryła się kilkucentymetrową warstwą udeptanych odchodów. Meble Jasio spalił, część mu ukradziono. Pozostały jedynie stara komoda oraz tapcza, obecnie przypominający barłuk. Jedzenie Jasio wiesza na gwoździach wbitych w ścianę, gdyż inaczej zjadłyby je szczury. Rozwieszony w czymś, co onegdaj było przed pokojem, sznurek służy jako szafa, co ma tę zaletę, że rozwieszone na nim ubrania mogą się przewietrzyć, bowiem pranie Jasio traktuje jako czynność niezbyt potrzebną. Nie oznacza to jednak, że Jasio nie lubi czystych ubrań, jednak większość z nich znajduje w śmietnikach. Zbieranie śmieci i poklepywanie kobiet to zresztą jego ulubione zajęcia. Może jeszcze słuchanie radia. Sąsiedzi zgłaszali przypadek Jasia wszystkim instytucjom, które z założenia są zobowiązane do opieki nad ludźmi chorymi. Swego czasu w tej samej kamienicy znajdował się posterunek policji. Policjanci również informowali, że fekalia przeciekają przez strop, jednak nic nie mogli zrobić, gdyż Jasio jest człowiekiem z gruntu spokojnym. Złość wyładowuje jedynie na domowych sprzętach. Dzisiaj pracownicy Zakładu Obsługi Transportu Zbiorowego w asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej przeprowadzili w mieszkaniu Jasia wiosenne porządki. Wywieziono 3 wywrotki zebranych przez niego różnorakich śmieci. Powróćmy jednak do zadanego na wstępie pytania. Telefonowaliśmy wszędzie. Referat lokalowy Urzędu Miejskiego nie może w tej sprawie nic zrobić, gdyż jak nas poinformowano, nie ma wyroku sądowego nakazującego eksmisję. Zaznaczmy, że Jasio nie jest ubezwłasnowolniony. Odesłano nas do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podobno Jasio nie zwracał się tam o pomoc, co przecież nie powinno nikogo dziwić, jako że prawdopodobnie nie ma pojęcia o istnieniu takiej instytucji. Pracownicy MOPS-u byli nawet u niego z wizytą, stwierdzono jednak, że otrzymuje niewielką rentę, poza tym radzi sobie, gdyż dorabia sprzedażą zebranych śmieci, m.in. butelek i papieru. Jak nas poinformowano, oprócz pomocy finansowej, nic nie można dla Jasia zrobić. Dzwoniliśmy zatem do Polskiego Czerwonego Krzyża. Dowiedzieliśmy się, że owszem, pracownicy PCK mogliby opiekować się Jasiem, posprzątać czasem mieszkanie, pomóc w upraniu ubrań, gdyby nie to, że 2 lata temu decyzją władz miasta wszelkie usługi opiekuńcze zostały przekazane w kompetencje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tym samym Jasio będzie nadal pozostawiony swojemu losowi, z tą różnicą, że przez jakiś czas w trochę mniej zwierzęcych warunkach. Czy zatem w Radomiu można żyć bez opieki, nawet jeśli wszyscy wiedzą, że jest ona konieczna? Na to pytanie nie musimy już chyba odpowiadać. Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Radomiu zaprasza do udziału w tradycyjnych biegach ulicznych o Laur Południa, organizowanych z okazji święta 3 maja. W programie imprezy znalazły się wyścigi dla 12 i 14-latków oraz biegi open na dystansach od 800 do 2000 metrów. Zgłoszenia chętnych do startu przyjmowane będą w dniu zawodów, to jest 3 maja do godziny 10 w biurze organizacyjnym imprezy usytuowanym w pobliżu Centrum Kultury Południe. Również na dzień 3 maja zaplanowano 2. edycję zawodów pływackich o puchar dyrektora 1. Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu. W roku ubiegłym na basenie Czarnych triumfowali uczniowie publicznej szkoły podstawowej nr 3, wyprzedzając reprezentantów gospodarzy oraz szkołę nr 34. Wiadomości sportowe były ostatnią pozycją dzisiejszego teledziennika. Zapraszamy jutro o zwykłej porze.